dziękuję, że tutaj dzisiaj jesteście ponownie, ale ja ubolewam, że my musimy się tutaj spotykać, bo hańbą tego miejsca jest to, że my w ogóle bierzemy pod uwagę, że może być coś takiego jak ubój rytualny dozwolony. To jest hańba dla tego parlamentu, że w tym parlamencie, w sercu Europy, w XXI wieku, przy tak olbrzymim dorobku naszej cywilizacji, rozważamy, czy można stosować ubój rytualny. I to jest hańba. Dlatego ja, pan parlamentarzysta, wstydzę się, że dzisiaj tutaj jestem. Wstydzę się, że biorę udział w takiej dyskusji. To jest hańbiące. I wstydzę się za Donalda Tuska, który jest premierem naszego kraju, który obiecał, że nie pozwoli się do tego stanu zwierząt. Wszyscy słyszeliśmy jego deklarację, że nie pogorszy dobrostanu zwierząt, a z jego rządu przyszedł ten projekt. To on dał zielone światło dla tego projektu. On przyłożył rękę do tego, żebyśmy dzisiaj ten hańbiący projekt w Sejmie dyskutowali. Dlatego cieszę się, że są moi koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej. Ale cała nadzieja w posłach i posłankach, którzy jeszcze dzisiaj mogą zmienić zdanie. Mamy szansę ich jeszcze przekonać. Dlatego na pewno dużo odwagi i dużo determinacji wymaga to, że są dzisiaj posłowie tutaj z Platformy Obywatelskiej. Niektórzy. Platforma Obywatelska nas oszukała, ale nie wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej nas chcą oszukać. Namawiajmy naszych kolegów i koleżanki z Platformy, że przekonali jak największą liczbę osób, żeby zmienili zdanie. Jest jeszcze szansa w tej beznadziei. Wykorzystajmy tę szansę i wspierajmy ich, bo oni dzisiaj płacą największą cenę w tym wszystkim. Idźcie do Sejmu i przynieście dobrą nowinę. Nie dla uboju rytualnego, wszyscy głośno, a premier Donald Tusk usłyszy. Władza i kasa, i tylko o to temu rządowi w tej chwili chodzi. Tylko władza i tylko kasa. W dniu dzisiejszym po konferencji prasowej miałem możliwość rozmawiać z przedstawicielem rolników. Ja tych rolników rozumiem. Dlaczego ich rozumiem? Bo to właśnie ich kosztem zmuszając, obniżając ceny skupu żywca, to właśnie rząd próbuje przepchnąć tą haniebną ustawę. Czy ceny w sklepach zauważyliście, żeby się zmieniły jakkolwiek? Czy firmy stracą chociaż złotówkę na tym, że nie będzie prowadzony rolnik? To tylko rolnik straci. Tylko rolnik straci. To właśnie w ten sposób ten haniebny rząd zmusza rolników do tego, żeby występować przeciwko wam. Nie! Niech rząd okaże troszeczkę pracy pokaże. Niech wystąpi do innych krajów. Rynek Unii Europejskiej jest otwarty na mięso niepochodzące z uboju rytualnego. Wszyscy mówimy nie. Z tego miejsca pragnę zaapelować również do Platformy Obywatelskiej, bo są w tym ugrupowaniu ludzie, którzy dalej chcą być, jak nazwa wskazuje, obywatelscy. Dalej chcą być ludzcy. Namówcie swoich kolegów, koleżanki. Niech nie podniosą ręki za tym haniebnym procederem. Solidarna Polska również opowiada się za. Bardzo często z mównicy sejmowej głoszą informację o wartościach chrześcijańskich. Ja pytam, skoro Bóg jest miłością, który Bóg dopuszcza cierpienie? Który Bóg dopuszcza morderstwo? Nie dla uboju rytualnego! Ja dziękuję, że jesteście tu razem z nami. Dziękuję za tę pracę, którą do tej pory złożyliście. Dziękuję, że w tej walce chcecie się wpływać, bo wy jesteście sumieniem tego rządu. Proszę Państwa, jest okazja, z jakiej tutaj jesteśmy, bardzo, bardzo szczególna, ponieważ jest to połączenie, rzadkie naprawdę połączenie podłości i zacofania. To, o co walczymy, ubój rytualny, jest szczególną kombinacją podłości i zacofania, którego wspólnym mianownikiem są pieniądze. Zarówno rzeźnicy, jak i gmina żydowska, jak i gmina muzułmańska,
zarobiły na tym ciężkie pieniądze. To nie było mięso przeznaczone na potrzeby lokalnych gmin. 100 krów dziennie było zażynanych na sposób szechity. 100 krów dziennie. Za tą kombinacją podłości i zacofania, tę kombinację promuje jeden resort, którym jest resort Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa, które się od początku tej kampanii zajmuje kłamstwem, wyjątkowo kłamliwą propagandą. Propagandą, która jest oparta wyłącznie na danych, które pochodzą od związków wyznaniowych oraz od rzeźników. Oni nie mają żadnych swoich danych, wszystkie dane o zatrudnieniu, o liczbie, o skutkach gospodarczych pochodzą wyłącznie od stron zainteresowanych. Proszę Państwa, parę dni temu mieliśmy w Sejmie, byłem obecny na naradzie posła Kalemby z posłami Poselskiego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Pan minister Kalemba w swoim wystąpieniu posługiwał się propagandą podłożoną mu przez rabina Szudrycha. Propagandą od 10 lat zdyskwalifikowaną. Propagandą, która głosiła, że ubój rytualny jest nieszkodliwy, nie jest gorszy od standardowego. Ja się w takich momentach zastanawiam, czyj to jest rząd, czyj to jest minister, skąd on się wziął w tym rządzie. To jest ministerstwo, które za wykładnię prawa stosuje Torę, Talmud i Koran. Pan minister Kalemba, jak również główny lekarz weterynarii biegają po salonach tego rządu i zamiast wiedzieć, co się dzieje w ich resortach, cytują Torę, Talmud i Koran jako dowód, że mamy wspaniały humanitarny ubój rytualny. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden w tym czynnik. Powód, dla którego ja tu jestem, ja protestuję przeciwko nadużywaniu praw mniejszości przez związki wyznaniowe. Prawa mniejszości zostały przyznane dzięki naszej zachodniej moralności, naszej zachodniej tolerancji. I te prawa są nadużywane w celu promowania masowego okrucieństwa. Taki jest stosunek mniejszości do naszej zachodniej etyki, z której oni przecież korzystają. No więc na zakończenie chciałem powiedzieć, że jeżeli podłość i zacofanie jutro w Sejmie zwyciężą, to będziemy tutaj znowu.